Kę? Mieszkańcy Vergen! Mamy pod murami magiczną mgłę, pełną duchów. Dlatego niech nikomu do łba nie przyjdzie włazić do niej. Mgła, taka jej mać, drażni stwory wszelakie. Dlatego jakby kto do kamieniołomów albo w wąwozy szedł, baczenie szczególne ma zachować. Wiewiórcy, co przy spalonych chatach obóz rozbili, nie są nam wrogiem. Tak urodziła Saskia i tak jest. Mgłą i upiorami zajmą się mistrz Geralt z Rivii i czarodziejka Filipa Eilhart. A teraz otwierać bramy i do roboty. To chyba pierwsza opodatkowana rewolta. Rewolucyjnymi hasłami ani się nie dajemy, ani nie wzmocnimy murów. Ale spokojnie, Stenis i szlachta nie dostaną od nas złamanego Orena. A co myślałeś? Książę tylko czeka, żeby się dobrać do naszego skarbca. Jestem pewien, że kieruje nim wyłącznie troska o poddanych. Jak nastroje? Wszyscy czekają na bitwę. Jedni się modlą, inni piją. Soltan i Arpen przygamiają chłopków po placu. Przyda im się trochę musztry. Wojownicy Jorveta starają się nie rzucać w oczy i słusznie. Byłbym spokojniejszy, gdyby poszli sobie w duel Chase, ale Saskia uważa, że bez nich nie mamy szans. Długo jesteś starostą? Mój poprzednik zginął 3 lata temu. Byłem jednym z jego doradców. Orientowałem się w całym tym cyrku. Powiedziałem więc, że póki co będę zarządzał. Nie było sprzeciwu. Zajmuję się głównie handlem, podatkami, organizuję różne rzeczy. Wszyscy i tak słuchają wyłącznie Saski. Ja też. Pamiętasz o potworach w kopalni? Tylko bez żadnych sztuczek. Intrygują cię moje pentakle? Bardzo. Chętnie przyjrzę im się z bliska. To miejmy za sobą prezentację. Jestem Felicia Cori, a ty Geralt z Rivii. Nie bądź taki zdziwiony, uczyłam się o tobie w szkole. Chcesz czy nie, jesteś bohaterem historii współczesnej i romansów, które czytałyśmy pod kołdrą. Studiowałaś w Aretuzie? Tak, zostały mi jeszcze praktyki z eliksirów i fetyszy, dlatego tu jestem. I terminujesz pod czujnym okiem Filipa Eilhart. Może mogę jakoś pomóc w tych praktykach? Pomoc bohatera lektur? A to się nazywa korzystanie ze źródeł. Będę wdzięczna, bo miejscowi kupują magię niechętnie, a ja naprawdę potrzebuję zaliczenia. Pomyślmy, co mógłbym zrobić. Wiedźmin Krasnolud. To by było coś. Wiedźmin Krasnolud. To by było coś. Naprawiasz zbroję, prawda? Prawda. Pracujesz tylko dla swoich? Nie tylko. Nie mówisz za wiele, co? Opowiadają, że ty jesteś mrukiem. Thank you.
Zadajesz się z czarodziejkami? O, Wiedźmin! Świetnie się składa! Mam coś dla ciebie! My się znamy? Aż tak cię dziwi obcy wręczający podarunek? Ludzie! Egoistyczni barbarzyńcy! Byłem we Flotsam, gdy doszło do pogromu! Bierz i nie gadaj! Dzięki! O, jeszcze jeden przyjezdny! Skąd przyjechałeś? Czekaj, nie mów, niech zgadnę! Z Temerii. Miałam to na końcu języka. Więc co cię sprowadza do Vergen? Zaczekaj, zgadnę. Interesy. Ach, tak myślałam! A zajmujesz się... Jestem Wiedźminem. No proszę! Rzadko widujemy tutaj Wiedźminów. A właściwie co robią Wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. A ja akurat mam problem z chłopakiem. Znalazłaś jego wnętrzności rozwleczone na ganku, a głowę kilka kroków dalej? Bo ja zajmuję się takimi problemami. Pielgrzymek dla młodych kleryków. Jeden z drugim prawdziwie uwierzył. Wiedźminie, muszę z tobą porozmawiać. O co chodzi? Jestem Eleas, komanda Jorveta. Mam do ciebie sprawę. Mów. Od jakiegoś czasu z Vergen znikają mężczyźni. A ostatnio zaczęliśmy znajdować ciała, więc raczej nie chodzi o dezercję. Chciałbym obejrzeć zwłoki. Wszyscy zostali pochowani. Gdzie? Pod Kurhanem w lesie za Vergen. Ale nie powinieneś tam iść. Tak? Dlaczego? Bezczyszczenie grobów to ciężkie przestępstwo. Rodzinom zmarłych się to nie spodoba. W jakim stanie były ciała? Wyglądały paskudnie. Elf by tego nie zrobił. Człowiek chyba też nie. Gdzie znajdowaliście ciała? W różnych miejscach. Ale głównie w okolicach spalonej wioski, przed wąwozem prowadzącym do miasta. Ofiary to sami mężczyźni? Tak, ale młodzi. Ludzie i elfy. Nie pracuję za darmo. Nagroda cię nie ominie. Jeżeli dobrze się sprawisz, może nawet dorzucę coś oprócz orenów. Tracimy dobrych ludzi. Zbadam sprawę.
opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Opowiadałeś teraz masz sąsiedzkie sejce. Jak mrówki. No, ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męsku. Geralt, siadaj! Nie mieliśmy okazji uczcić twojego rajdu we mgle. Przepraszam, gdzie moje maniery? Sheldon Skaggs, weteran bitew z Sodden i pod Brenną. I wszystkich karczem po drodze! Starostę Vergen już poznałeś. Witam. Panowie, nie wiem jak wam, ale mi od tego witania w gardle zaschło. To ciekawe, bo nie powiedziałeś ani słowa. Jaskier dobrze gada! Kolejka dla wszystkich! Chętnie zwilżę gardło po podróży. Zwłaszcza w tak zacnej kompanii. Szkoda, że nie ma z nami Kaleba Stratona. Niech mu ziemia lekką będzie. Ano, krasnolud był to zacny. Wypijmy za niego! Sheldon, co ty tak z tyłu zostajesz? No bo wiesz, tego szykuje mi się dzisiaj małe hędożonko. To tym bardziej powinieneś wypić dla większego animuszu. Ale mi kuśka wtedy więcej jak ty ze starej baby. To se marchew przywiąż. Co cię do nas sprowadza, Geralt? Słyszeliście o sztandarze Burej Chorągwi? Potrzebuję go do zdjęcia klątwy. Sztandar leży pochowany w krypcie razem z poległymi. Gdzie jest ta krypta? Niełatwo tam trafić. Za targowiskiem skręć w prawo i szukaj przejścia wydrążonego w skalę. Doprowadzi cię do doliny z grobowcami i kryptami. Zdrowie poległych! Słyszeliście może o roślinie zwanej krasnoludzkim nieśmiertelnikiem? Czy słyszeliśmy? A czy świnie mają ciasne dupy? Szczerze? Nie mam bladego pojęcia, Skaggs. Może ty nam powiesz? To takie powiedzenie. Tylko ty tak mówisz. Ten nieśmiertelnik, wiedźminie, rośnie w pobliżu złóż antracytu i glinokrzemianu. Filippa potrzebuje go do wyleczenia Saski. Rzadkie to cacko. Ale niedaleko stąd jest kopalnia i kto wie, może je znajdziesz głęboko pod ziemią. Dlaczego wy, krasnoludy, walczycie dla Saski? Gdybym miał smykałkę do interesów, kto wie, może siedziałbym teraz na życi we własnym zajeździe i srał na tę wojenkę. Ale co ja umiem? Robić toporem, od co? A jak mogą mnie zabić, to wolę wiedzieć, za co nadstawiam karku. Baba zbzikowana jest, prawda? Gotowa plunąć w twarz samemu cesarzowi. Ale przyznać trzeba, że wie, co to wojaczka i psia mać słusznie prawi. Wolne Vergen, nieważne, czy jesteś krasnolud, człowiek, czy elf parszywy. Widziałeś go, Zigrin? Już mu elfy śmierdzą. Ale w bitwie to by i 30 łucznikami nie pogardził. Daleko do tej kopalni? Gdzie tam? W samym Vergen, w górnej części. Widzę, żeście się nieźle zapalili do tej wyprawy, a nikt słowem nie wspomniał wiedźminowi, że kopalnia zamknięta. Zamknięta, racja. Ale właśnie nadszedł czas zrobić w niej porządek. Wszelkie podziemne gówno wyplenić. O czym mówicie? Nie dalej jak miesiąc temu górnicy zaczęli znikać. Otwory jakieś na dole siedzą. Mieliśmy wysłać ekipę dziarskich chłopaków, ale Saskia zarządziła, że potrzebuje wszystkich żołnierzy tutaj na górze. Zamknęliśmy szyb w obawie, że się świństwo po wsi rozlezie. Widać, przypłynęliśmy w samą porę, Geralt. Najwyraźniej. Chodźmy. Tak jest. W takiej kompanii żaden potwór nie jest straszny. Co ty na to, Sheldon? Idziesz z nami, czy wolisz chędożyć jakąś dupkę? Chędożenie nie zając, a druga taka okazja nieprędko się trafi. Idę z wami! Spotkamy się przy wejściu do kopalni. Jak życie? To by było, jakbyś raz uklany do domu nie wrócił. Mnie na pewno zaciągniesz, żebym ci postawił. Nie bój się go! Bijecie się dalej? Poproszę o godnego przeciwnika. Stawajcie! W takim razie otwieram zakłady! Oh!
Pozbył się go! Wiaja go! Wiaja! Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. A ten wiedźmin to co spadła z nieba. Przemierza krainy i opowiadałeś tysiąc razy. Niech już nie chce słuchać o latających. Zadajesz się z czarodziejkami? Dzień dobry, Rek. A nad czym tu się zastanawiać? Jak, przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. A nad czym tu się zastanawiać? Jorvet to nie byle krzykacz. Elfy! Dużo gadania, mało myślenia, a na koniec wszyscy giną wołając, ale im pokazaliśmy! Jorvet jest inny. Nie mieliśmy takiego przywódcy od stuleci! My? Elf to elf, krasnolud to krasnolud, a z bandyty nie będzie żołnierza! Czyli nie zaciągasz się ze mną? Tego nie powiedziałem. Daj mi jeszcze trochę czasu. Bip! Morduchna! Nic dobrego nas nie czeka, nic? Zadajesz się z czarodziejkami? Morduchna! Witaj, biały wilku. Witaj, biały wilku. Witaj, biały wilku. Zadajesz się z czarodziejkami? Więc zasuwamy na przodku robot... Patrzcie no, moi mili! Geralt z Rivii! Witaj. Nie znamy się, ale wiem, kim jesteś. Pracuję w banku Vivaldich i jestem tu w interesach. Sprawdzam rentowność miejscowej kopalni. Vivaldi zrów? Jak ryba. A przy okazji, na mocy instrukcji udzielonych każdemu z agentów banku, śpieszę ci poinformować, że masz otwarty nieograniczony kredyt. Chcę zaciągnąć pożyczkę. Jasna sprawa. Jednakowoż nie dysponuję dużymi środkami. Mogę zaoferować standardowy kredyt dla przedstawiciela profesji wysokiego ryzyka. Vivaldi chyba się nie obrazi, jeśli pożyczę ciut więcej. To prawie wszystko, co mam, ale dam sobie radę. I nagle słyszę kanarek zdechł. Zimny pot mnie oblał. Niucham jak pies w jadce. Może przysnął? Pytam. Patrzę, Cecil trąca klatkę. Słyszę takie chlup, blask i grobowe. I chuj nakarmił ptaka zacierem. Co to jest? W zielonym kubrem... Niech mnie Fredka trąca. Tak, tak. Wiedźmin Geralt z Rivii, ten sam. Tam. Wiedźmin jaki jest, każdy widzi, ale miecze... O, tu jest na co patrzeć. Nie ma w nich nic szczególnego. Ha! Rzadko kto potrafi dzisiaj sporządzić srebrne ostrze. Niech mnie kuny zjedzą, jeśli użę. No i rycierun to nie pierdzenie wrynne. Obejrzyj moje towary, a ja rzucę okiem na twoje miecze. Po twojemu też pięknie. Bibel! Co jeden, to większy co dalek. To co, sznapsa nie będzie? Nie. Wiedźmin na pokładzie, można zaczynać. Do roboty, brodaci kamraci. Otwórz szyb, Skaks. Jeśli wytłuczecie te potwory, całe Vergen będzie wam wdzięczne. No i trochę grosza by się zebrało. Będziemy pamiętać, Cecil. No jak tam, Sheldon? Otworzyłeś ten szyb? Już, już! Nie można tak na rympał! Kopalnia jest jak kochanka. Trzeba z nią delikatnie, by przyjęła cię gorąca i wilgotna. Sheldon, jak ty coś powiesz? A, miałem dokończyć o kanarku. Więc zasuwamy na przodku, robota kopali i nagle słyszę kanarek! Zimny pot mnie oblał. 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 Zimny pot mnie oblał.
Biedny Suchin syn. Musiały go dopaść w ostatniej chwili. Chyba coś słyszałem. Mało brakowało. Co to było? Trupojady. Muszą mieć gniazdo w okolicy, bo strasznie dużo ich narżnęliśmy. No pokaż się tu, który to zasmakujesz mojego topora! Uważaj, żeby się nie zafajdał ze strachu! Nawet wtedy śmierdziałby mniej od siebie! Musimy zorganizować jakiś ochlaj!
Biber! Wiedźmin nie człowiek. To co? Sznapsa nie będzie? Zaczekamy tutaj, Geralt. O! Obejrzyj moje towary. Takiego przywódcy od stuleci! A, miałem dokończyć to oko! Więc zasuwamy na porku, robota się fajna i nagle słyszę kanarek z dechu, zimny wodny. Słyszę ich. Będzie gorąco. Thank you.
Geralt! Nie. Topór ostry, aflach na bulgocze! Dobrze jest! Widać, górnicy próbowali zawalić to przejście. Ciekawe, co znajduje się na niższym poziomie. Może jakieś zasrane trupojackie szambo? Albo na dole chowają swoje ścierwa! Wolałbym znaleźć tam krasnoludzki nieśmiertelnik. Prawdziwy krasnolud musi w życiu zbudować twierdzę, ściąć dąb i regularnie chędożyć. Wiedźminie, umoczyłeś ostatnio knota?
Biber! Wiedźmin nie człowiek. No co? Sznapsa nie zaczekamy będzie. Tutaj, Geralt. Przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. A nad czym tu się zastanawiać? Jorvet to nie byle krzykacz. Elfy! Dużo gadania, mało myślenia, a na koniec wszyscy giną wołając, ale im pokazaliśmy. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. To posiadałeś tysiąc razy. Sąsiedzkie zetki. Już nie chcę jak słuchać mrówki. O męskich babach. No, to ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męskich płaskach, by im brzuch urosł. Dziwne zjawisko to by było, jakbyś raz uchylany do domu nie wrócił. Mnie na pewno nie nasiągniesz, żebym ci postawił.